dzień 22 października 2021, Hamburg, Kościół Świętego Józefa. Widziała tutaj Franciszka, który zaczynał swoją rolę 35 lat temu właśnie w tym kościele 10 kwietnia 1986 roku. Były to urodziny biskupa Leona Wietnamskiego z Płocka, zamęczonego w Hamburgu 11 lipca 1941 roku. Tego dnia do Dachau przywieziono biskupa Neuhäuslera do pojedynczej celi, w której był do 24 kwietnia w 1945 roku. Matka Boża Nadziei wszystko widzi. Matko Boża Nadziei, nasza patronka, patronka również Hermana Cohena, Augustyna Marii od Najświętszego Sakramentu. Widziałaś tą tragedię 10 kwietnia w 2010 roku, kiedy zamordowano 96 Polaków. Wśród nich była senator Fetlińska z Płocka, moja przyjaciółka, która w Sejmie czytała odezwę papieża do biskupów polskich z 14 czerwca 1751 roku, kiedy wnuk króla Jana III Sobieskiego, Klemens August, założył, poświęcił święte schody. Była to również rocznica pierwszej wzmianki o monachium, założenia monachium przez Henryka Lwa. Matko Boża Nadziei. Matko Boża Nadziei, która towarzyszyła Hermanowi Cohenowi, założył pustelnię Matki Boskiej Nadziei koło Lourdes, zanim było objawienie w Lourdes. Matko Boża Nadziei, wstawia się za nami, wstawia się za Hamburgiem. Kto szuka prawdy, szuka Boga. Tak mówiła nasza święta Edyta Stein. Edyta Stein, która została zlikwidowana planowo. Tego dnia zostało zamordowanych 527 katolickich Żydów. I mamy tego dnia świadectwo z Dachau, w roku kapłanów, świadectwo mocy cudownego medalika. A do Dachau przywieziono 13 grudnia w 1940 roku 527 kapłanów. Był to program, który trwał 527 lat. Zakończył go Franciszek, który właśnie był w tym kościele, w tym programie 12 października w 1986 roku. Mówiąc o męczennikach w Lübeck, w rocznicy urodzin naszego biskupa Leona Wietnamskiego z Płocka, biskupa Miłosierdzia, który urodził się 10 kwietnia w 1886 roku w Żurominie. Dlatego ten człowiek, który jest biskupem Płocka, wybrał sobie właśnie do zmiany, do usunięcia księży 1 lipca w 2007 roku w Płocku. Był również Bosek właśnie z Żuromina. Dobry mają plan. Plan się kończy. Jezu Chryste, Synu Dawida, zlituj się nad nami. Edyta Stein urodziła się 12 października w 1891 roku, a 11 dni wcześniej mój dziadek Stanisław Tomaszewski założył Gazetę Bydgoską. Pradziadek 22 lutego w 1858 roku w Warszawie wydał książkę Życiorys Wielkiego Nawrócenia Hermana Cohena. Było to 11 dni po
pochrzpiewieniu się Matki Boskiej w Lourdes, w dniu, w którym się urodził arcybiskup Julian Nowowiejski. Zamęczony planowo 28 maja w 1941 roku, kiedy do Dachau, do Oświęcimia, przywieziono 303 Polaków, w tym święty Maksymilian Kolbe i brat zakonny Świerc. Ten brat zakonny był również 9 sierpnia w 1942 roku w KZ Dachau. Był świadkiem mocy cudownego medalika w bloku kapłanów, kiedy zamordowano w Oświęcimiu 527 katolickich Żydów. Historia się zakończyła 12 kwietnia w 1947 roku w Wadowicach, gdzie Rudolf Hess się nawrócił, błagał naród polski o przebaczenie i tego dnia w Rzymie ukazała się Matka Boska przy trzech fontannach, zapowiedziana 10 lat wcześniej, 12 kwietnia 1947 roku w Rzymie Luigi Nesinapi. Ale to potrzebowali władcy świata jeszcze. 11 lipca w 1947 roku z Montpellier wysłali statki do Palestyny. Było tam ponad 500 Żydów z obozów koncentracyjnych. Ostrzelani. Statki przybyły gdzie? Do Hamburga 8 września w 1947 roku. I dano ich do obozów koncentracyjnych koło Libeki. Przecież to były angielskie obozy koncentracyjne. A potem w Dachau 14 maja w 1948 roku umieszczono 2,5 tysiąca kobiet i dzieci. To był dzień proklamacji Izraela. 18 sierpnia 2020 w obozie KZ Dachau byli żołnierze Izraela. Nad obozem latały samoloty bojowe Izraela. Minister obrony Annegret, urodzona 9 sierpnia 1962 roku w rocznicę 20. zamęczenia Edyty Stein, mówiła o antysemityzmie. Piękne, urządzone w tego dnia tutaj. Zaostrzyły się przepisy sanitarne. Ustalono, że Jan Paweł II jest świętym czasów koronawirusa. No a dzisiaj świętują jego zainstalację. Matko Boża nadziei, ty wszystko wiesz, ty wszystko widzisz. Stawia się za nami.